Cześć, dzisiaj pierwszy serwis olejowy w BMW E46 z silnikiem M54. Pokażę Wam, jak zrobić taką wymianę oleju w tym silniku. Troszkę to inaczej wygląda jak w Golfie, ponieważ tu jest filtr, który nie jest w obudowie, tylko jest taki filtr, taki powiedzmy zwykły. Olej, jaki leje, to Motul. I oczywiście wypłukam sobie silnik, tym razem środkiem firmy Valvoline. Też jest bardzo dobry, polecany. Zobaczymy, jak to wypłuczę, ponieważ ostatnio silnik troszkę zaczął wybrać więcej oleju, puszczać takiego dymka. Możliwe, że tutaj troszkę pierścienie olejowe są zaklejone. Jeśli nie, to będę potem musiał wymienić odmę, ponieważ ona też wiem, że od dawna nie była wymieniana. Możliwe nawet, że to jest oryginalna odma i może ona robi problem właśnie takiego dymku. Pokażę Wam zaraz, jak to mniej więcej wygląda po odpaleniu z tym dymem. Także jak widać, auto troszkę dymi. Zobaczymy, czy ta pukanka coś pomoże. Teraz odpala auto po płukaniu i wymianie oleju w silniku. Zobaczycie, że teraz jest zdecydowanie mniejsze palanie oleju, czyli zdecydowanie mniej auto będzie dymiło podczas odpalania. Także jak widzicie, teraz praktycznie nie ma nic z tego dymu. Delikatnie ja tutaj widzę, kamera tego nie jest w stanie uchwycić, że jest tutaj taki delikatny dymek wydobywający się z wydechu. Ale jak widzicie, same wymiana oleju, płukanie silnika dużo pomogła. Temperatura płynu chodzącego osiągnęła 90 stopni. Jeszcze chwilę podtrzymałem samochód, żeby się olej nagrzał. Teraz można wlać naszą płukankę do silnika, dać jej 15-20 minut, żeby popracowała i lecimy dalej. Po wlaniu całej płukanki zakręcam korek i odpalam silnik na te 10-15 minut. Teraz mam to podlewarowane, zabezpieczone na kobyłkach. Odkręcam sobie tutaj korek wlewu oleju. Minęło te 20-30 minut na płukankę. Teraz bierzemy nasadkę 36 mm, odkręcamy tutaj obudowę filtra oleju. Ja sobie to już tu poluzowałem. Pozwalamy, żeby olej sobie ściekł. I idziemy pod auto. Teraz tak, tu powinniście mieć taką klapkę, ja akurat już nie mam. Pewnie gdzieś kiedyś ktoś ją zgubił. I to podczas tej klapki mamy śrubę spustową miski olejowej na klucza 17. Luzujemy sobie śrubę, podkładamy miskę. Czekamy sobie na spokojnie, aż cały olej spłynie. Dobra, tutaj niech sobie na spokojnie spływa, teraz idziemy do filtra oleju. W międzyczasie, jak tam olej na dole spływa, zajmujemy się filtrem. Co również ważne, przy każdej wymianie oleju wymieniamy tą miedzianą tutaj podkładkę zestawu. Ona jest w każdym filtrze dołączana. Wyciągamy sobie filtr. No, jak widzicie, ten filtr, pomimo że ma 8000 przejechane, jest dość tutaj brudny akurat w tym wypadku. W takim właśnie zestawie mamy oczywiście sam filtr, gumową szczelkę, jak i tą miedzianą właśnie podkładkę. Teraz sobie wymienię tą podkładkę miedzianą. Taka zwykła miedziana podkładka. Wciągamy to, jeśli tej podkładki nie macie, to najpewniej została ona Wam, mogła się przykleić do miski olejowej, także zobaczcie sobie tam. I po prostu zakładamy, ona nie ma góry czy dołu. Tak, musimy ją na sam dół tutaj opuścić. Dajemy sobie gdzieś na bok tą śrubę z nową uszczelką. Teraz filtr. Tutaj na budowie filtra mamy tą uszczelkę, która jest tutaj w zestawie dołączana. Też sobie ją wymieniamy, wyciągamy wkład filtra. Tu akurat jest jakiś inny, widzę filtr. Ten troszkę inaczej wygląda, jak są te same filtry. Stary filtr daje do pakowania, demontuję starą uszczelkę. To też Wam zalecam przy każdej wymianie wymieniać te uszczelki, tym bardziej, że one są w każdym zestawie dołączane. Nasadzamy sobie nową uszczelkę na obudowę filtra. Na sam dół oczywiście, ona musi tu nam tak ładnie wskoczyć. Warto sobie na kawałeczek szmatki wziąć, no może być nawet trochę starego oleju tutaj gdzieś z wnętrza, tam gdzie jest filtr olejowy. Posmarować sobie ją, żeby uszczelka była cała w oleju. Nakładamy nowy filtr. No musi nam tak ładnie wejść. Troszkę się tak to musi trzymać tutaj, żeby taki opór stawiał. I zakręcamy. Wkładamy. I zakręcamy. Tutaj na górze jest napisane, żeby dokręcać kluczem dynamometrycznym momentem 25 Nm. Jak nie mamy, to dokręcamy go ręką.
bierzemy naszą nasadkę, nakładamy nasze nasadki. Naprawdę tu jest taki delikatny obrót kluczem, to nie trzeba naprawdę mocno, 25 mm to nie jest dużo. Nie tak, żeby to zrobić na siłę, żeby potem mieć problem z odkręceniem. Po odkręceniu warto sobie tutaj tą górę i obudowę filtra przeczyścić, najpierw odtłuścić sobie ją jakąś benzyną, zlewaczem do hamulców, żeby potem zobaczyć, czy to ewentualnie coś nie rzeknie. Teraz idziemy pod spód zakręcić misę olejową. Tutaj cały nam już ściek, wiadomo, to jeszcze będzie trochę podkapywało, ale to już nie ma większego znaczenia. Pamiętajcie o tej nowej miedzianej uszczelce, podkładce, która jest razem w zestawie. Dokręcamy teraz tą śrubę z nową miedzianą podkładką. Jeśli nie mamy klucza dynamometrycznego, to po prostu jak już czujemy opór, jeszcze delikatnie dociągamy tą śrubę, dociskając nam miedzianą uszczelkę. Czyścimy sobie tutaj okolice właśnie korkami w zlewu miski olejowej, żeby sobie potem zobaczyć, czy nam coś tutaj nie cieknie, po jakąś tak jak u góry benzyną, bądź zmywaczem do hamulców i dolewamy oleju. Jeśli wy macie tutaj tą zaszczepkę, zamykacie to i idziecie do góry. Teraz są najprostszy proces, czyli dolewamy oleju. Tutaj w silnikach M54 2,2 litra wchodzi około 6,5 litra oleju. Możemy tak dolać 6, odpalić samochód i sprawdzić na bagnecie, potem ewentualnie dolać. Tu mam bańkę 5-litrową, także nalewam całą. 5 litrów weszło, teraz jeszcze litr. Mamy 6 litrów. Zakręcamy korek, odpalamy samochód, żeby sobie chwilę popracował. Sprawdzamy, czy nie ma wycieku oleju w okolicy tutaj właśnie filtra oleju. Pod auto możemy wejść, zobaczyć, czy tam nie cieknie gdzieś korka z pustowego oleju. Jeśli wszystko jest ok, możemy sobie samochód ściągnąć z kubełek, ściągnąć z lewarka, zobaczyć wtedy stan oleju na bagnecie i ewentualnie dolać te pół litra, żeby było też 6,5 litra. Także to by było na tyle. Dziękuję za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam na mój kanał do lajkowania i subskrybowania. Na razie.